Drodzy przyjaciele, jesteście tutaj zgromadzeni z tylu miejsc, mówicie tak wielu językami, nosicie w sobie dziedzictwo tylu kultur, tylu dziejowych doświadczeń. Na różne sposoby doświadczyliście i doświadczacie, wy i wasze społeczeństwo, owej walki, jaką poprzez całe dzieje człowieka toczy się w człowieku i o człowieku. Nasze stulecie było i dalej jest szczególnym poligonem tej walki. Pokolenia całe przez nią przechodzą, a równocześnie podmiotem właściwym jest każdy. Każdy i każda z nas. Człowiek w prawdzie stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, a równocześnie człowiek kuszony. Kuszony, aby ten obraz i podobieństwo przemienił w wyzwanie rzucone swemu Stwórcy i Odkupicielowi. Bądźcie błogosławieni. Bądźcie błogosławieni wraz z Maryją, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Bądźcie błogosławieni. Niech znak niewiasty obleczonej w słońce idzie z wami. Niech idzie z każdą i z każdym po wszystkich drogach życia. Niech was prowadzi ku spełnieniu w Bogu waszego przybrania za synów w Chrystusie. Za prawdę, za prawdę. Wielkie rzeczy Pan wam uczynił. Wielkie rzeczy Pan nam uczynił. Wy, drodzy młodzi przyjaciele, dziewczęta i chłopcy, macie być świadkami wiernymi i odważnymi tych wielkich rzeczy w waszych środowiskach, wśród rówieśników, we wszystkich okolicznościach życia. Jest z wami Maryja, jest z wami Maryja, dziewica z Nazaretu, uległa każdemu tchnieniu Ducha Świętego. Ta, która przez swoją wspaniałomyślną odpowiedź na zamierzenie Boga, przez swoje niech mi się stanie, otwarła światu upragnioną od dawna perspektywę zbawienia. Na tobie, droga młodzieży europejskiego wschodu i zachodu, stawia stary kontynent w budowaniu owego wspólnego domu, od którego oczekujemy przyszłości zbudowanej na solidarności i na pokoju. Serce moje napełnia się radością, gdy widzę was razem. Gdy widzę was razem, drodzy młodzi przyjaciele, ze wschodu i z zachodu, z północy i południa. Gdy widzę was zjednoczonych wiarą w Chrystusa, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
drodzy młodzi przyjaciele. Przyjmijcie Ducha Świętego i bądźcie mocni. Amen.